tereny wojskowe. Zgadzam się, że to dawno już nie aktualnie. Teraz możesz po terenach wojskowych chodzić. To nie jest komuna. Tam jest przejazd. Fajne, że się ten wilczek fajny. No. Schron. Nie wiem, jak to zimę. Zakażę się, że to zimę. To co to jest? To zimę. Co to zimę? Zobacz. Zobacz, się tam nie zapadnie. Te, tam coś widać, popatrz. No właśnie, widzę. Musiało być taki dział. Tam już będzie morze, bo słychać szum. I tam strzelało w kierunku morza. Taki wębus. A, tu było szczelanko. Ja ci się kręcę. A, tu była jakaś szczelnica. Ty, bo może to być jakieś wojskowe, a to to... Ja. Mhm. A niech się harnie brzmi. Nie było zakazu fotografowania. Węgiel. Oni wiedzieli, że tutaj ludzie z Górnego Śląska pojadą. Coś to jest, ale nie wiem co. Jesteśmy na drugiej stronie Półwyspu Helskiego od strony morza. Tam jest droga na Hel, do Helu.
za niskie. Jakiś właz. Jakieś przejście pod wydmą. To jest droga w stronę Juraty. A te mury są aż tam. To były pewnie łokopy. Fajne, nie? Jak w górach na Pilsku. No. Ale kosodrzewina jest tylko tam. Ale może być na cicho. Filmuj to, Robert. Tereny wojskowe tutaj. Jesteśmy na terenach wojskowych, gdzie wstęp był zbroniony. Ale są szlaki, to można chodzić. Ale szlaki są... Pierdolnicy. Zęby smoka. A my jademy do Twierdzy Duńskiej. Bateria duńska na helu. Tam na dole. A ja mam grzyba. Jakiego ładnego. No widzę właśnie. Muszę matce sfotografować. To jest na wojnę. To obroniało Gdańsk i Gdynia. Ale to nie słuchajcie, jak to zremontowanie. To my są dokładnie tu w tym miejscu. To nie jest jakiś wyremontowany. Idę na połowę. Dokładnie w tym miejscu półwyspu jesteśmy, tam gdzie ta duża czerwona kula.